Tajemnica czwarta, bolesna. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Wychodząc zaś, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. I kazali mu nieść jego krzyż. A kiedy przybyli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. Skosztował i nie chciał pić. A kiedy go ukrzyżowali, podzielili między siebie jego odzienie, rzucając o nie losy. I usiadłszy, pilnowali go, a nad głową jego umieszczono napis, zawierający powód skazania go na śmierć. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy ukrzyżowano wspólnie z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, potrząsając głowami, mówiąc: Ty, który burzysz świątynię i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, wybaw samego siebie. Skoro jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża. Podobnie też najwyżsi kapłani, krzycząc, wołali razem z uczonymi w piśmie i ze starszymi. Innych ocalał, a siebie samego nie może ocalić? Jest przecież królem Izraela. Niech zstąpi z krzyża, to uwierzymy mu. Liczył na Boga, niech więc teraz Bóg go ocali, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: jestem Synem Boga. Złorzeczyli mu nawet złoczyńcy, razem z nim ukrzyżowani. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panie, Twoje dźwiganie krzyża, zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, potocznie nazywamy drogą krzyżową. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami. Samo Pismo niewiele mówi na ten temat, jak ta droga krzyżowa wyglądała. Zdrowaś Mario, my znamy 14 stacji tej drogi, błogosławionaś Ty między niewiastami, i w których dzieją się poszczególne rzeczy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chociaż nie wiemy tak naprawdę, czy dźwigałeś cały krzyż, czy tylko tą belkę poprzeczną. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono pojmaniu w ogrójcu, po uwięzieniu, po ubiczowaniu, po ukoronowaniu cierniem, ta droga krzyżowa musiała być dla Ciebie czymś teraz i w godzinę śmierci naszej. Nieludzką, amen. Wymagającym sił od Ciebie. A Ty już nie miałeś tych sił. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, pobity, Jezus. Opluty. Święta Mario, Matko Boża, niewyspany, za nami grzesznymi. Głodny, teraz i w spragniony. Naszej. Amen. Zdrowaś Mario, jeszcze musiałeś dźwigać krzyż. I dźwigałeś krzyż za każdego z nas. I błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta byłeś skazany na śmierć. Wziąłeś krzyż na siebie. Teraz i w godzinę śmierci. Wziąłeś ten krzyż, który my, amen, powinniśmy dźwigać. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Często mówisz nam w Twoim słowie, i żebyśmy Twojego, Jezus, zaparli się samych siebie, Mario, Matko Boża, wzięli krzyż i naśladowali grzesznej. Ciebie. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Naucz nas, Panie, chwała Ojcu i Synowi, naśladować i Ciebie w drodze krzyża, jak była na początku, abyśmy nawet zawsze, wtedy, kiedy upadamy, wieku, potrafili, amen, powstać tak samo, jak Ty upadałeś, o, Jezu, i powstawałeś grzechy, podczas drogi krzyżowej. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.